Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Opatrzność Boża, a Wolność Człowieka, Katecheza Św. Jana Pawła II, wygłoszona 21 maja 1986 roku. W naszych rozważaniach nad tajemnicą Bożej Opatrzności stajemy często wobec pytania, jeśli Bóg jest obecny we wszystkim i we wszystkim działa, czy człowiek może być wolny, a przede wszystkim. Jakie jest znaczenie i rola jego wolności, i jak rozumieć w świetle opatrzności Bożej Grzech? Ów gorzki owoc błędnie pojętej wolności. Przeczytajmy raz jeszcze uroczyste orzeczenie soboru Watykańskiego I: Wszystko, co stworzył, Bóg opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed jego oczami, także to, co stanie się z wolnej inicjatywy stworzeń. Tajemnica Bożej Opatrzności wpisana jest głęboko w całe dzieło stworzenia. Jako wyraz odwiecznej mądrości Boga wyprzedza ona dzieło stworzenia, z kolei zaś jako wyraz jego odwiecznej mocy potwierdza je i urzeczywistnia oraz sama niejako się w nim realizuje. Jest opatrznością transcendentną, ale równocześnie immanentną wobec rzeczy, wszystkich rzeczy. Odnosi się to według wyżej przytoczonych słów Soboru, przede wszystkim do stworzeń obdarzonych rozumem i wolną wolą. Ogarniając wszystko, co stworzone, fortiter et sławiter. Opatrzność obejmuje w sposób szczególny to, co stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Te stworzenia, z racji udzielonej im przez Stwórcę wolności, posiadają przywilej autonomii bytów stworzonych w znaczeniu, o jakim mówi Sobór Watykański II. Odnosi się to do stworzonych istot czysto duchowych, o których osobno jeszcze będzie mowa. Tworzą one świat niewidzialny. W obrębie świata widzialnego przedmiotem szczególnej uwagi ze strony opatrzności Bożej jest człowiek, który, jak głosi Sobór Watykański II, jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I właśnie dlatego nie może on odnaleźć siebie w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Fakt, że świat widzialny został ukoronowany stworzeniem człowieka. Otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy w głębi tajemnicy Bożej Opatrzności. Zwraca na to uwagę orzeczenie dogmatyczne Soboru Watykańskiego I, gdy podkreśla, że w oczach Bożej mądrości i wiedzy wszystko pozostaje odsłonięte, niejako nagie, nuda, również i to, co ma być spełnione w oparciu o wolność stworzenia rozumnego, to, co ma stać się wynikiem świadomego i wolnego wyboru. Oraz rozstrzygnięcia człowieka. Również w stosunku do tej sfery, Opatrzność Boża zachowuje swoją stwórczą nadrzędność i przyczynowość. Jest to transcendentna nadrzędność mądrości miłującej, która kierując się tą miłością działa potężnie i z dobrocią, a więc Opatrzność, która troskliwie i po ojcowsku kieruje, wspiera i prowadzi do celu własne tak bogato obdarowane stworzenie, respektując jego wolność. W tym wymiarze, w którym odwieczny plan Boży w stosunku do stworzonego wszechświata spotyka się z wolnością człowieka, zarysowuje się niewątpliwie tajemnica równie niepojęta, jak godna uwielbienia. Jest to tajemnica związku, jaki zachodzi przede wszystkim na płaszczyźnie ontologicznej, a następnie psychologicznej. Pomiędzy działaniem Boga a ludzkim samostanowieniem. Wiemy, że ta wolność decyzji zawiera się w naturalnym dynamizmie rozumnego stworzenia. Wiemy także z doświadczenia, że choć zraniona i słaba, wolność człowieka jest prawdziwa. Mówiąc o jej związku z przyczynowością Bożą, wypada przypomnieć, co na temat opatrzności jako wyrazu mądrości Bożej która porządkuje wszystkie rzeczy według ich wewnętrznego celu, akcentuje Święty Tomasz Zakwinu ratio ordinis rerum infinem – rozumne uporządkowanie rzeczy według ich celu. Wszystko, co Bóg stwarza, zostaje wprowadzone w orbitę tej właśnie celowości i w ten sposób staje się też przedmiotem Bożej opatrzności. W człowieku – obrazie Bożym, Całe stworzenie widzialne ma niejako przybliżyć się do Boga, odnajdując w ten sposób drogę swego ostatecznego spełnienia. Jest to myśl między innymi świętego Ireneusza, która znalazła swój oddźwięk w nauce soboru watykańskiego II na temat rozwoju świata za sprawą człowieka. Prawdziwy rozwój, czyli postęp, jaki za sprawą człowieka winien się urzeczywistniać w świecie, powinien mieć charakter nie tylko techniczny, ale nade wszystko etyczny, aby przybliżać spełnienie się Królestwa Bożego w świecie stworzonym. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest tym jedynym stworzeniem widzialnym, które Stwórca chciał dla Niego samego. Jest więc człowiek w obrębie świata poddanego transcendentnej Bożej mądrości i mocy, istotą, która równocześnie sama dla siebie jest celem. Posiada jako osoba swoją celowość, autoteleologis, na gruncie której dąży do samospełnienia. Wszystko to zostało człowiekowi dane przez Stwórcę, zostało mu równocześnie przez Stwórcę zadane. W tej postaci człowiek zostaje objęty tajemnicą Bożej opatrzności. Czytamy w Księdze Syracha. Pan stworzył człowieka z ziemi, dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Z takim, rzec można, wyposażeniem bytowym, wyrusza człowiek w swoją drogę pośród świata zaczyna pisać własną historię. Opatrzność Boża towarzyszy tej drodze. Czytamy dalej w księdze Syracha. Przed nim, Bogiem, są zawsze ich drogi, nie skryją się przed jego oczami. Wszystko, co czynią, jest przed nim jak słońce, a oczy jego są ustawicznie na ich drogach. Na innym miejscu, psalmista da przejmujący wyraz tej samej prawdzie, pisząc gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu Morza. Tam również twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Dobrze znasz moją duszę, nie tajna ci moja istota. W ten sposób opatrzność Boża jest obecna w dziejach człowieka. Obecna w dziejach ludzkiej myśli i ludzkiej wolności, w dziejach serc i sumień w człowieku i wraz z człowiekiem, Opatrzność uzyskuje swój wymiar historyczny, to znaczy dostosowuje się do tempa i zasad rozwoju ludzkiej natury, a równocześnie pozostaje niezmieniona i niezmienna we władczej transcendencji swego niezmiennego istnienia. Opatrzność jest odwieczną obecnością w dziejach człowieka, zarówno osoby, jak też i wspólnot. Dzieje narodów i całej ludzkości toczą się pod okiem Boga, poddane Jego wszechmocnemu działaniu. Jeśli wszystkiego, co zostało stworzone, opatrzność strzeże i wszystkim kieruje, to wobec istot rozumnych i wolnych owa pełna ojcowskiej troski władza Boża oznacza równocześnie pełne poszanowanie wolności, poprzez którą Stwórca wyraził w świecie stworzonym obraz i podobieństwo swojej własnej, Bożej Istoty. Swojej Bożej Wolności. To poszanowanie wolności stworzonej jest tak zasadnicze, że Bóg dopuszcza w swej opatrzności również grzech człowieka i anioła. Rozumne stworzenie, wyniesione ponad wszystkie inne, ale zawsze ograniczone i niedoskonałe, może źle użyć swej wolności, może jej użyć wbrew Bogu i stwórcy. Księga Syracha wypowiada się również na ten dręczący ludzki umysł temat. On, Bóg, na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba. To będzie ci dane, ponieważ wielka jest mądrość Pana. Potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu on nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Kto jednak dostrzega swoje błędy? Pyta psalmista. A przecież opatrzność Boża rzuca światło nawet na to niesłychane uchybienie człowieka, abyśmy nauczyli się go nie popełniać. W świecie, w którym został stworzony człowiek jako istota rozumna i wolna, grzech nie tylko był możliwy, ale też od początku okazał się rzeczywistością. Grzech jest tym, co najgłębiej sprzeciwia się Bogu, tym, czego Bóg stanowczo absolutnie nie chce, a jednak dopuścił grzech, stwarzając istoty wolne. Stwarzając człowieka, dopuścił grzech jako skutek źle użytej wolności stworzonej. Tak więc dla odwiecznej transcendencji mądrości Bożej, z punktu widzenia celowości całego stworzenia, ważniejsze było, aby w świecie stworzonym była obecna wolność, nawet z możliwością złego jej użycia, niż aby świat był pozbawiony tej wolności, co wykluczyłoby jakąkolwiek możliwość grzechu. Równocześnie zaś opatrzność Boża, jako miłująca troskliwość Ojca, dopuszczając grzech w stworzonym świecie, przewidziała odwiecznie drogi naprawy i odkupienia, usprawiedliwienia i zbawienia przez miłość. Wolność bowiem jest dla miłości. Bez wolności miłość nie jest możliwa. W walce dobra ze złem, grzechu z odkupieniem, ostatnie słowo należy do miłości. Katecheza nasza w dalszym ciągu dotyczy tajemnicy stworzenia i opatrzności Bożej. Wchodzimy w krąg tematów, który zawsze budził najwięcej pytań, zarówno u wierzących, jak i u niewierzących, mianowicie, w jaki sposób pogodzić opatrzność Bożą, czyli wszechmocne rządy Boga nad światem, z wolnością człowieka, a jeszcze dalej idąc, jak pogodzić opatrzność Bożą z grzechem w dziejach świata, w dziejach człowieka. To jest właśnie temat centralny katechezy dzisiejszej, a także jeszcze i następnych. Przede wszystkim Kościół, idąc za objawieniem i tradycją, stale jednakowo naucza, dał temu wyraz Sobór Watykański I i II, że wszystko, co Bóg stworzył, ogarnia swoją opatrznością, ogarnia również swoją opatrznością stworzenia rozumne. Wszystko jest odsłonięte przed Jego oczyma. Również to, co zostanie w dziejach świata dokonane aktem wolności stworzenia, czy to stworzenia czysto duchowego, czy też w szczególności stworzenia duchowo-cielesnego w świecie widzialnym, a więc człowieka. W ten sposób więc prawda o opatrzności i prawda o wolności ludzkiej jest obecna w całym objawieniu jako prawda poniekąd centralna, od której wywodzą się z kolei dzieje zbawienia i dzieje odkupienia człowieka bowiem te dzieje zbawienia i odkupienia dotyczą właśnie istoty rozumnej i wolnej. Stwarzając istoty wolne, Bóg przewidział, że istoty te mogą użyć swojej wolności zgodnie z Jego wolą, ale mogą jej użyć także wbrew Jego woli. I tu jest sprawa podstawowa. Widzimy w świetle tego stwierdzenia, jak zasadnicza dla opatrzności Bożej jest sama obecność wolności w świecie stworzonym przez Boga. Można powiedzieć, że Bóg chciał, że Bóg stale chce, a żeby w tym świecie, który stworzył, była obecna wolność. Chciał świata stworzonego z wolnością, mimo, że się tak wyrażę ryzyka, które istnienie wolności pociąga za sobą, mianowicie ryzyka grzechu, ryzyka, że człowiek, czy stworzenie rozumne, niewidzialne, będzie używać wolności przeciwko Bogu, wbrew Bogu. Tak jak o tym świadczą dzieje stworzenia, dzieje świata. I to jest stwierdzenie zasadnicze. Tak trzeba myśleć o opatrzności Bożej. Opatrzność Boża jest większa od tego ryzyka. A że jest większa od tego ryzyka, temu daje świadectwo całe objawienie Starego, a zwłaszcza Nowego Przymierza. Jest większa, ponieważ jest miłością. Wolność jest stworzona przede wszystkim dla miłości. Grzech jest złym użyciem wolności. Wiemy, że z wolności stworzonej wynikło także wiele dobra w świecie stworzonym ogromnie wiele chwały Bożej. A jeżeli chodzi o zło, które wynikło z tejże samej wolności źle użytej, to opatrzność Boża przewiduje, że miłość jest większa od tego zła, przewiduje więc wraz ze stworzeniem tajemnicę odkupienia. To jednakże jest już inny temat. Inna Katecheza, do której dojdziemy w swoim czasie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodaków zarówno obecnych, jak wszystkich rodaków w Polsce. Zwłaszcza serdecznie pozdrawiam ślązaków, którzy w najbliższą niedzielę pielgrzymują do matki boskiej piekarskiej. tu. Noventù Adveni a regno tuo E ad volontà tua Sicur in cielo e in terra Padre nostro quotidiano Da noi soli E dimite se vita nostra i cura nostri vittimi, dei vittori vostri, e tre nostri duca in tentazione, se li verano sambar.